Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zapytaj Alexa. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy odpowiadać na nowe pytanie, tylko chcę się z wami podzielić rezultatami zastosowania rad, które udzieliłem w jednym z poprzednich odcinków. Chodziło tam wtedy o to, że jeden z naszych widzów planował rozstać się ze swoim szefem w firmie, gdzie miał dość dobrą pozycję, gdzie jednak w pewnych aspektach nie mógł dalej się rozwijać. Dostał dobrą propozycję innej firmy i jego pytanie brzmiało, jak to zrobić, jak się w cywilizowany sposób rozstać z tym szefem. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, jeśli nie, to ja tutaj zaraz wyświetlę link do niego. To wiadomo było, że udzieliłem paru rozsądnych, myślę, rad, jak to zrobić, żeby w polubowny, w cywilizowany sposób się rozstać, ale jednocześnie na końcu udzieliłem rady, co ja bym zrobił, a mianowicie, że zanim rozstanę się z jednym i rozpocznę pracę w drugiej firmie jako, jako pracownik na etacie, to może warto byłoby porozmawiać z obiema firmami aby niezależnie od etatu w każdej z nich robić coś, w czym jestem bardzo dobry, w czym wynoszę największą wartość dodaną, oczywiście za odpowiednie pieniądze i w ten sposób wybrać sobie rodzynki z obydwu tortów, zamiast po prostu męczyć się też rzeczami, które nas nie interesują. Po tym, jak to opublikowałem, wiele osób powiedziało, ha, 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 to się nie do końca da zrobić, to nie na tym poziomie. Ja zdaję sobie sprawę, że zazwyczaj pracuję z menedżerami znacznie wyższego szczebla i tam jest trochę inna rozmowa, ale powiedziałem, trzeba spróbować. I właśnie dostałem maila od tego kolegi, który zadał to pytanie, i ponieważ zgodził się na jego opublikowanie, to robię to niniejszym. Cześć, Alex. Chcę podzielić się z Tobą tym, jak poszła moja rozmowa. W trakcie weekendu zastanowiłem się nad tym, co jest dla mnie najważniejsze i najciekawsze w obecnej pracy, oraz co będzie dla mnie największą wartością dodaną w nowej pracy. Powiedziałem szefowi o nowej ofercie i o tym, dlaczego wydała mi się ciekawa. Na szczęście moje postrzeganie relacji z szefem nie jest jednostronne, i dostałem od szefa następującą ofertę. Pozostanie na obecnym stanowisku, na obecnych warunkach finansowych. W zamian za elastyczny czas pracy, rozumiany jako brak zobowiązań czasowych wobec pracodawcy. W skrócie, praca ma być zrobiona. Nowa firma, która złożyła mi propozycję, nie zgodziła się na negocjacje, dlatego jej podziękowałem. Konkluzja jest taka, że jestem bardzo zadowolony kierunkiem, w którym poszła sytuacja. Sporo zyskałem, swobodę i przestrzeń czasową, możliwość rozwoju wybranym przeze mnie kierunku i utrzymanie dobrej relacji z szefem. Tyle na razie. Dziękuję za rady i pozdrawiam. Idę pracować nad sobą. No, przede wszystkim moje gratulacje dla kolegi, ponieważ poza tym, co, nam, co powiedziałem w tym odcinku, to w żaden inny sposób go nie podkuczowałem, jak ma to robić. Czyli w rezultacie jest coś takiego, że on jest, mówiąc kolokwialnie, zdecydowanie do przodu. Ta nowa firma okazała się mało elastyczna w rozmowie. To też może być niedobry, niedobry sygnał na przyszłą współpracę, prawda? No i w związku z tym to, co on zrobił, tak, zachował mocną pozycję w firmie. Zachował swoje zarobki przy znacznie mniejszym czasie potrzebnym na zarabianie, czyli de facto jego stawka godzinowa poszła znacząco w górę i uzyskał swobodę w rozglądaniu się na rynku. I to jest fantastycznie, gratuluję. Zalecam Wam generalnie, właśnie spojrzenie czasem w ten sposób. Zastanówcie się, co by zrobił Alex. Alex pewnie szukałby jakiejś nietypowej kombinacji. I ta nietypowa kombinacja była możliwa tylko dlatego, ponieważ nasz kolega przede wszystkim dokładnie zastanowił się, co on tak naprawdę chce. Co chce od starej firmy, jakie ma zalety w starej firmy, co chce od nowej firmy, to pozwoliło mu w trakcie tych negocjacji, bo de facto były to negocjacje, skoncentrować się na tym, czy on dostanie to, co jest dla niego ważne. A nie, koniecz, a nie to, co on sobie wyobraził, prawda? Wyobraził sobie, że tu skończy pracę i rozpocznie pracę na etacie gdzieś indziej. Pamiętajcie, to jest bardzo istotne. W negocjacjach bardzo często możemy dostać dokładnie to, co potrzebujemy, aczkolwiek nie zawsze w takiej formie, jak sobie wyobrażamy. Jeżeli, wyka wy wy jeżeli mamy od wykazujemy odpowiednią elastyczność, no to wtedy rezultaty są takie, że my mamy co chcieliśmy, być może inaczej niż na początku zakładaliśmy, ale mamy. Nasza druga strona, w tym wypadku szef tej pierwszej firmy, też ma to, co chce, prawda? Może inaczej niż sobie wyobrażał, ale ma. Wszyscy są zadowoleni. Uniknęliśmy wejścia w nową firmę, gdzie być może było mało elastyczne podejście, prawda? I cały świat dalej stoi otworem. Bardzo istotne. Nie bądźcie nigdy dogmatyczni w negocjacjach. Zawsze próbujcie się dogadać. Zawsze uważnie słuchajcie drugiej strony i zastanawiajcie się zawsze razem, co tak naprawdę kreatywnego możemy zrobić, żeby te negocjacje zakończyły się sukcesem dla obydwu stron. Jeżeli macie tutaj dalsze pytania, to oczywiście proszę bardzo zadawajcie mi. Tyle na razie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego popołudnia.